Cześć, czołem, jestem Siema, Atro, witam bardzo, siema! witam. Kurde, Factorio. Witam, to jest walki, ze mną gra dzisiaj Atreu. Witam serdecznie. Co dzisiaj? Robimy dzisiaj, gramy dzisiaj tutaj Factorio właśnie, jak widać. Tutaj są taśmy, można się przejechać. Tak. I takie coś z ognikami tu jest takie. Tu jest reaktor jądrowy i tu są takie te wymienniki ciepła, że kąpiel sobie można zrobić szybką, albo saunę, bo tu pary jest dużo, także tutaj... Tak, można polatać, sauny, o. Się wchodzi do środka i sauna tu jest, nie no dobra. Serdecznie witam na odcinku, Walkis jest na odcinku. Ja jestem, tak. Tak. Bo jest rozkmina, żeby zrobić sobie pakiety takie te. Tu żółte! Te żółte flaszki, nie? Żółte flaszki. Tak. To nasiusiaj do tego i będzie żółta flaszka. Nie będę miał, mówisz, tak? No. To brzmi jak plan. Ja bym tak zrobił. Znaczy nie, bo mam już jak widzisz taki przygotowany tutaj. Zobacz, kwasu siarkowego nalać. A też jest żółty. Też będzie żółty. Walaj na pociąg. Jak ja na torach nie stoję. Ale to z sobą to nigdy nie wiadomo. Ładnie, tak stoją te kurde. No, a czy problem mam, bo jak to się ruszy, to mi zbraknie wszystkiego teraz. Bo tak. Mam pomysł, żeby zrobić te żółte flaszki tutaj za torem. Tak. I to trzeba wykarczować. Moi drodzy. Granaty. Bardzo proszę. A masz granaty. Tak się karczuje las w USA. Oni tak wycinają sobie te choinki na święta. Granatami, no. Albo karabinem, nie wiem. Jeszcze chyba szybciej jest tymi miotaczem ognia czy coś, ale... Ja się boję tego używać. Znaczy najszybciej to chyba bombą nuklearną, ale chyba... Tego też się boję używać. Ja jeszcze nie mam. No i tutaj trzeba by zrobić było jakieś te takie do tych flaszek żółtych, nie? Do tych flaszek żółtych. Ja no. Tutaj na razie podziwiam fabryczkę, kurczę, tych rzeczy, tylko że widzę, że nie ma za bardzo... No to stoi, bo nie mam odbioru, nie? Zrobiłem to na odcinku dzisiaj i teraz w sumie muszę robić dalej fabryczkę. Też flaszki żółte robiło znowu. Ja muszę no musisz mieć te tu niebieskie, te układy niebieskie tutaj, te przyspieszające tutaj, co masz wyżej, druty wyrywać jakoś i baterie z góry ściągnąć. Czyli masz już właściwie wszystkie pół... Tak! Tak! Teraz trzeba to połączyć. A druty? Dużo masz druty, czy tak? No właśnie, z drutami mam taki problem, że tu musiałem... Generalnie to wszystko wszędzie stoi, widzę, nie wiem czemu. Tak, no bo nie ma odbioru czerwonych, nie ma odbioru, badania się robią, te szare się robią, także ręcznie tu rzucam, nie? Bo z drutami jest taki problem, że tu drutów trochę mało i te fabryki nie wyrabiały zielonymi. Także jak widzisz, musiałem tutaj przerobić na podwójne... Ale tak. Czemu wszystko teraz tu? Nie rozumiem. Jak to czemu stoi? No wszystko stoi. Badania się jakieś robią. Bo się robią te szare badania. Szare badania się robią. Także ja tu ręcznie wrzuciłem sobie czerwonych i zielonych. Czerwone się skończyły. Bo te tutaj, te moje kilkanaście tych pięknych tutaj w rządku, to nie pracuje teraz. Aha. Także biorę czerwone i patrz, już ruszyło. Część przynajmniej. Tu sobie idę, tutaj sobie grzmotnę, patrz, o. Pyk i się robią badania. Magia, nie? A takie coś. No, bo nie mam gdzie tych szarych tu już wpierdzielić tam, nie wiem gdzie to robić. Bo ja bym na twoim miejscu zrobił zupełnie po nowemu te laboratoria gdzieś indziej. I tam od razu przygotował sobie więcej taśm. To... Żeby na tej taśmie były trzy taśmy tak jakby do każdego laboratoria, nie? No tak, żeby tam wtedy na długich zabierać, nie? No, żeby no. Były te... No to słuchaj, patrz. Jeszcze szare i te żółte też. Patrz, tu masz. Tu myślisz, że tu masz miejsce. Masz już przygotowane tu wyjściowo dwie te. Niby. No, no tak. No, także podciągnąć tylko jedną szarą fabryczkę z dołu. Jedną tą, co teraz będę budował z lewej strony. I potem tylko kosmiczna, to się rakietę wysyła, ja, nie? To ja mogę tutaj laboratoria poustawiać i taśmy nowe i tak dalej. Dobrze. A tam z lewej, tam se tamte... Ja se będę te żółte tak? Robił, tak. Dobrze. Dobra, to ja bym potrzebował... Może więcej od razu tych laboratoriów trochę, co? Tak z 50... Nie wiem, czy mi uciągnie prąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć... 11 tu ich jest, no to tak. Na czterech pracuje 10, bo tam jeden w rogu nie sięga ten, nie? Halo, jak ja mam donację teraz na tym live, jak ty nagrywasz, to ja mogę to czytać, czy nie bardzo? A se czytaj! Dzięki Lori Games, i klawa wróciłem.
Gadamy przez TeamSpeak'a. Jedyny słuszny sposób komunikacji, nie żadne tam Discordy, co jakoś tam tną. A robię se dalej te wojskowe, bo nie mam co robić teraz, to zrobię te wojskowe. Dobra, i teraz co ja bym chciał zrobić tutaj, kurde. Jak się robi w laboratoriach, kurde. Nie, nie wiem, ja bym nie wołał, bo nie mam, także w logistycznym systemie nie mam. Walka? Nie. Laboratoria masz w tym, w drugim, w produkcji, koło wirówek. Ja ślepy jestem. A! No, drugi od dołu rząd. Dobra, już mam, zrobię 13. Dobrze. Możesz zabrać też te stąd, nie? Tam, co tam stoją przecież chyba. Chyba, że zostawia się tam, nie wiem. No, zabiorę. Dobrze. Tylko, że ja tych flaszek tu popodnoszę teraz multum. No podnoś, bo możesz te porzucać do tego na dole jednego. Te czerwone z zielonymi. Ale żebym zebrał towaru teraz. Czerwone z zielonymi możesz podnieść tam, do tego wrzucić na dole, nie? Czy tam się to wojskowe się robi. Odpali pewnie wszystko. Jak ja będę zbierał z taśm chociaż. To taśmę odetnij. W jednym miejscu, żeby tam nie szło niepotrzebnie. To możesz odciąć taśmę tam, gdzie nie będziesz tego zbierał, tylko i prąd podłącz. I prąd zabrałeś. Dobrze. Prąd mi zabrałeś. Tak? Gdzie, skąd? Tam na górze jeden podajnik się... O Jezu, pociąg. A, okej. Okay. Jak żeś to w ogóle wyczaił, ty? Odzoomowałem sobie mapę. Dobra, jak się robi te flaszki? Miedziany drut, moduł to mam, baterie się ściąły. Śmiesznie to jest, jak podnoszę jakąś rzecz, to najpierw nad nią przejdę, a dopiero po chwili znika. Te lagi takie trochę mówisz? No takie trochę. Pewnie przez streama masz. Nie, chyba nie. Dobra, tu by można to było jak to teraz tutaj za ten, to bym ściągnął to tu. Mam pełno rzeczy, mogę ja tutaj... Masz skrzynki tam, postaw gdzieś skrzynki. Znaczy ja generalnie to na logistyczny wywóz tam wrzuciłem cały. Jak ci to gdzieś zabierze, będzie miejsce, to ci zbiorą moje roboty. A poszły, kurde! Wszystkie 200 ileś tam, nie wiem ile mam tych robotów. Wymienniki ciepła, jeszcze mam ciepłowody trochę tam do tamtych tych reaktorowych spraw. Więcej taśmociągu, tylko że gdzie to coś było? Kurde, to jest ciemno! Więcej lamp. Postaw lampki. Więcej lamp. Dobra, to mam te. Dawaj. To mogę to, te, jak tam pociąg stoi, pociąg, dobra. Pociąg stoi, bo się nie rozładowuje bez pełno, dobrze. I to muszę tu, i to wywieźć, to tu, i to gdzieś tu, tędy torami chyba, kurde. W laboratoriach będzie sens robić szybkie taśmociągi, czy wystarczą te zwykłe? Zwykłe wystarczą, tylko takie na pęczki. Zrób szybkie. Zrób szybkie, to ja by... Ej, nie rób nie tak. Zębatych. Kurde, balans, przecież jest tutaj... Koła masz skrzynce od multum. Wiem tego właśnie, tam. Nie właśnie, ale no. Wziąłem kuła i tak mi chciało robić... Czerwone robiłeś, co? Tak. No to ja też tak mam. Kurde, te... Nie lubię rur. Nie ona przy nie przychodzić. Trzeba naokoło zapierdzielać. O, jak polecieli po kółka. Gdzie to leci? No, a do mnie płytki poszły. Kurde, jak to idzie. Zapalić światło! Jaśniej! No. Kto widzę, raz trzeba zmajstrować. Nie mam. Wojskowe mi siadły, chyba zabrakło tych. Ale roboty leciały, tak się zatrzymały nagle i siadł do ładowania. Siadł do ładowania. Dobra, teraz tak. Halo, czego brakuje tutaj? Po trzy taśmy, tak? Wojskowych? Wieżyczek nie mam, nie są wieżyczki. Piszą na czacie, żeby dywanik zrobić, kurwa. Zrobimy dywanik? Jak zamieciesz potem? Gdzie ja robiłem wieżyczki? A tu są. Czekaj, jak to kurde zrobić? Jezus Maria, ile mam wieżyczek? Ty, całą skrzynkę mam wieżyczek. O, dobrze. Czekaj, te laboratoria potrzebują ile w sumie tych pakietów? Tam co? Zbudować od razu po dwa tam jeszcze. W sensie, żeby zrobić badania, to każde laboratorium musi mieć te same te flaszki. Jeszcze potem kosmiczne, nie? Tak. Dzięki za donate'a, Michał. Atreus, ktoś jakieś błotniki z Passata, nie wiem o co chodzi. Ty ja nie mam, nie mam. To ponoć nie odpisujesz. Nie, ja nie mam, ja nie mam prawa jazdy. Ktoś błotniku z Passata potrzebował, tylko tak traktujesz. Nie, no. Nie, nie, prawa jazdy nie mam. Nie. Niech ten pociąg sobie przejedzie, bo tu mi pociąg nie jedzie. A co mówi, że nic nie wie? Ja nic nie wiem. No. Ja nic nie zarobiony jestem.
I teraz patrz, teraz odpalam sobie to. Rasputin. Czy ja mam jakieś podstacje w kieszeni? Nie, stalowych płytek więcej. Nie będę ci tu prania wieszał. Zrobimy elegancko, kurczę, na podstacyjkach wszystko. A wieszaj prania. No bo to też miejsca potem trochę mało z tego jest. To jest chyba trochę za długie, tak mi się wydaje. Dobra, ja chciałem ci powiedzieć, że wszystko już ruszyło. Gdzie? Już? No. Kurde. Nie za szybko czasem? No właśnie za szybko. To bym zrobił sobie w tę stronę. Bo jakby to powiedzieć, że tu dopiero nic tu jeszcze nie ma. Znaczy, ten, doprowadzam sobie te rzeczy tutaj. Tu o tak. Tu o tak. W tę stronę. Tu. Kurde, nie mam wysawek. Tu i tu. Nie, tu ładnie, o. Zabierzcie mi ten akumulator. Ja mam tu 100 akumulatorów przy sobie cały czas. To rozstaw. Kazałem robotom to zabrać, zabierzcie to ode mnie. Dobrze. Potem się kiedyś tam coś... I na jedną taśmę baterii z drutami, tylko ja drutów nie mam, chciałem ci powiedzieć. Ja mam problem z drutami miedzianymi. Bo mi się... Nową chyba tą fabryczkę gdzieś osobną, bo miedzi masz chyba dość, nie? No pociąg jedzie cały pełny. W jedną, w drugą stronę, tak? Nie dążał tego wyładować. Zatem mam też tą u mnie kopalnię dość sporą, także też można by to gdzieś wydzielić. I to bym sobie zrobił, tak bym sobie grzmotnął. O, pyk pyk. Może od góry, od tą, kurde. Pyk pyk. Pyk pyk. Dobra, i to poleciało, poszło. I zielonych nie mam, już mi się zielone skończyły. Ło. O nie, zapchałeś mi, dobra. Co zrobiłem? Za mało przestrzeni załadunkowej w systemie logistycznym. Zapchałeś mi tą. Skrzynie magazynujące. No, i to teraz wisi mi nad skrzynią. Twoje akumulatory. Jak mam skrzynię jakąś? A to... A mam, zrobię, że dwie tu postawię. Poszły. Jest. Czy tyle mu wystarczy? O, ale to wygląda. Czy jeszcze jeden zestaw? O Jezus Maria, co ty robisz? Mieszczą się czy się nie zmieszczą? Bo to by musiało, to by było... Pociąg jedzie, dobra. Nie, to definitywnie muszę zrobić tutaj oddzielną tą przepalarnię dla płytków, dla drutów nowych. To by musiało iść tak? Definitywnie. To bym zostawił sobie tutaj na te zielone. Bo zielonych mi potrzeba dużo. Teraz mi się przypomniało, że kiedyś mi ktoś pisał, że to ma w takich pętlach być i wtedy nic nie stoi na końcu taśmy, tylko sobie jeździ. W sumie. Kółko. Tak, mam za mało drutów. Definitywnie mam za mało drutów. Zrób więcej. Właśnie nie mam miejsca, nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie, panie Walkis. Dobra, odpalę sobie te. Odpalę sobie... Baterie sobie odpalę. Baterie są tu, także w miarę blisko. Zatem mam parę tysięcy baterii w tym, w skrzynce. Czemu aż tyle? No bo magazynowałem je sobie. Bo i nie były potrzebne. I to mogę puścić sobie o tędy. Podziemne dwa, dobra.
Czy tu mi logistyczny sięga? Tu nie sięga. Ach, tu muszę postawić jeden logistyczny zatem. Sobie może zawczasu zrobię podajniki długoramienne, chyba że masz gdzieś w systemie. Nie. Brzmi. Czy masz w systemie? Mam 22 przy sobie, mogę ci dać. Se zrobię. Okej. Okay. Dużo se zrobię. 50. Brzmi jak plan. Kurde, jaka autostrada tych badań, ja cię kręcę. Baterii. To tutaj. I to bym musiał zrobić sobie wtedy pociąg. Kiedy ja przez tory przechodzę, nierozsądnie. Oj. To będzie najbardziej nieefektywna fabryka badań ever. Ale o której ty mówisz? Mojej. No ja myślę. Będzie tak daleko. To tak. To tak. 18 tych laboratoriów ci styknie, czy... Myślę, że tak. Zawsze to można w górę potem przedłużyć jakoś tak w miarę prosto, mam nadzieję. Też mam nadzieję. Klik, 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 klik. To zrobię tędy. Vinci rozdzielaczy. Z2T. Łop. Źle. I tu baterie idą, poszły, ale to daleko jest. Bez sensu robię te laboratoria, tylko podajniki między nimi. Włożę do pierwszego i ładnie się rozdzielę między sobą, jeszcze kupę miejsca zawsze. A ja lubię taśmy. Też lubię taśmy. Są fajne. Bardzo możliwe, że robię źle, że można było to zrobić lepiej, ale to jest właśnie Factorio. Cokolwiek zrobisz, zawsze można zrobić to lepiej i efektywniej. Dokładnie. I efektowniej. I tego. Ale dzięki za... Donate. Chyba bym musiał powiększyć przepalarnię miedzi, tak mi się wydaje. To może być plan. Dobra, ale mi kółka lecą, o Jezu. Dwa kolory flaszków IDO. IDO już. Dobrze. Już IDO. Teraz jeszcze więcej. Więcej. Tylko bo tak, bo tutaj musimy sobie jakoś to zabrać tam. Tam. I tu. I tu też. Czego czasem nie jest za dużo? Tych taśm. Niczego nigdy nie jest za dużo. Taśmy są spoko, dobra. Tu dobrze będzie, chyba. Mówię, że się okaże potem, że jednak nie będzie dobrze. Dobra, baterie są. Są. Zielonych w ogóle nie mam już. Ja muszę trzeba zielone przyspieszyć, tak ci powiem. To nie może tak być. Ja to muszę przyspieszyć tutaj. To wszystko stoi tutaj i nie jeździ. Ja mam te podziemne. W ogóle te. Kurde, ślepota. Skąd ja to biorę? To ja to biorę stąd, tu. Nie miałem chyba, nie wiem. Hultaj. To robię tak. Coś, jakiś pociąg tych robotów przeleciał właśnie. Pewnie do mnie. Jadą do mnie pociągi robotów. Tyk. O. Lub coś, bo... I to tak. Proszę bardzo, już cztery te flaszki, kolory lecą, jadą sobie, jeżdżą sobie. Ślicznie, pięknie i w ogóle. Elegancko. Super, ale teraz mi wszystko ruszy, bo wydłużyłeś mi nitkę pewnie, także będzie dobrze. Tak. Zaraz wszystko się odpali i zaraz wszystkiego braknie, znając... No tak. Znając Factorio. Tak ładnie było pełno na tych taśmach, a zaraz będzie... Znowu... Lipton. Ups. Lubię to ups, takie jest. Śmieszne, ups jest fajne. Mam lagsy. Przed chwilą postawiłem tak jakby 50 podajników w jednym miejscu, ale od razu się ogarnęło.
uroczo. No. Tutaj też taki zestaw musi być, nie? Nie to, tylko to. No niby przyspieszyłem sobie tą pakę, ale to jest dalej za mało tego, tu kurde. Się zaraz zatrzymają te flaszki, bo tutaj wjechało teraz tego pełno. Ale jak się zawinie dookoła, to już się poupycha i już... Dobra. Znowu stanie. Możesz zmontować produkcję szarych pakietów, bo to będzie też jeden produkt. Bo szarych ma tylko tą moją pseudofabryczkę, która tutaj działa doraźnie. Ale można by tam jakoś z niej automatycznie, czyli robotami? Jeszcze nie zbadane, bo nie mam żółtych. A, okej. Okay. Próbuję zrobić żółte, ale muszę teraz mieć miłość ogarnąć, bo nie mam miedzi teraz. Na druty. Dobra, to ja tu chyba... Chyba, że... To zrobię se tak, to pojechało. To mogę wydłużyć, tak. Badania gotowe, znaczy te laboratoria, proszę. Mogę se filtrować, dziękuję bardzo, filtrujący. Na druty i druty przewieźć w lewo. Kurde, nie zmieszczę. To muszę tu do góry. W tytule dodać, że nie czytam czatu, bo Atro nagrywa sobie filmik na YouTube. AZ4 chyba. To będzie tak. Z2T. Najgorszy. Najgorszy live. Gdzie jest? Roboport zrobię jeden. To będę miał tutaj roboty. Teraz coś mówisz o tych czarnych pakietach. Na dole masz takie czarne. To moja dora... Nie wiem jak to zrobisz. Magazynki, granaty i... Wieżyczki. Działka maszynowe. A ty tutaj to... Jezu, jaki tu jest... Więc tak, już ci tłumaczę. Magazynki masz tu. Tu masz, tak. Tu. Granaty masz po prawej stronie koło stali. Tutaj, tam gdzie się węgiel kończy. Nie? No tak. A wieżyczki masz tutaj, chodź. Gdzie ty idziesz, bo tu leży dużo rzeczy. Tutaj! Naraz. Do skrzynki, tutaj? Patrz skrzynkę, tu gdzie jestem. Tu. Patrzę na mapkę, gdzieś tu, wyżej. Się, o, jesteś, to i masz skrzynkę po prawej stronie. O Jezu, czemu to? Jak stąd wyciągnąć coś w ogóle nie wiem. Teraz? Chciałem to... Robotami, chciałem wyciągać. Ale nawet flachy. Ta tutaj to działa już tak na stałe, powiedzmy? Nie. Wieżyczek? Wieżyczek? Nie. Automat! Który? Ten tu, na dole, ze flaszkami. No nie, możesz to przenieść. Ale... Dostawiłem, bo miałem miejsce. Gdzie jest roboport? To jest magazynujące, a nie żądające. No bo nie mam żądających jeszcze, mówię przecież. No tak. Tu roboport postawię, będę miał zasięg. Szare pakiety, kurde. Ja nie lubię tych pakietów robić, tych wszystkich tych, bo to jest zawsze takie upierdliwe. Tego jest milion i to trzeba połączyć wtedy jeszcze, nie? No właśnie, to jest główna tutaj, że tak powiem, część tej całej gry, że właśnie te badania całe robić. Ale kurde, ustawiać te fabryki, tam milion pół produktów, tu tych flaszek tyle. Kiedyś to było. To zrobię tak. Były tylko czerwone i zielone i chyba jeszcze potem te takie kosmiczne. Beboczane bobki takie. O, albo niebieskie też chyba. Też były, nie, było... nie wiem. Tak, chyba był czerwony, zielony, niebieski i potem były te kosmiczne. Czy tam te z beboków. A teraz są jeszcze te wojskowe, produkcyjne i zaawansowane. To sobie w bombie tutaj. Chyba, żeby to podpalić jakąś nową fabrykę tego ustrojstwa całego. Nic pytam, nie podpalaj. Odpalić. Żelazne płytki, stalowe płytki, miedziane płytki, to jest amunicja. Granaty to oprócz tego było... Węgiel i płytki. To jeszcze węgiel. Czy to działa? Działa, oj kurde. To teraz bym to zaprądził. I co, i wieżyczki jeszcze? Tak. Kurde. A wieżyczki? Koła zębate, miedziana płytka, żelazna płytka, no to niby można by było odpalić jakąś taką małą fabryczkę tych pakietów taką. Dobra, czy to mi odpali teraz, bo już zróbmy te, są. Ja idę zobaczyć co tam, jak tam. Tylko zaprądzić.
To tam jak tam? Dziękuję, dobrze. Pranie wieszam. O, no i fajnie. A odbiór? Jeszcze nie zrobiony. O, poszło. Ale ruszyli. No znaczy, nie wiem jak się... Bo jest pełno. Nie. Zaczął robić, bo tego muszę naładować więcej po prostu. No mówię, że drutów mało. I teraz... 30 drutów, no. Do tych drutów to będziesz miał trochę za mało. Znaczy zobacz, tu pociąg cały z miedzią pełny jedzie, nie? Bo ja tego nie mam jak przypalać. Skąd te druty jadą, halo? No stąd. Cośmy ostatnio robili, tutaj są te druty, nie? Drutownia. No tak. I tu masz do zielonych od ciula tego, gdzie aż na dwa pasy sobie rzucałem, bo mi było za mało. Nie, nam dwa pasy zrzucają. No tutaj te druty, nie? Przy zielonych. Dobra. No, musiałem sobie zawinąć, żeby na dwa pasy leciały, bo było za mało. To żelazo tutaj się kończy i sięga na długi żelazem. Kurczę, ale tak ci powiem, że tych drutów to masz mało, tak czy siak. No mówię, widzę. Ewentualnie wiesz, tutaj bo zrobić... Jakąś osobną by trzeba było zrobić, jakąś przepalarnię. No właśnie nie wiem jak teraz. To bo to nie, na elektrycznych trzeba by było, definitywnie. No tak, no to tu byś musiał to tylko pierdutnąć, jaka to jest taśma szybka, nie? Jakiś taki mały tutaj rozdzielaczyk. No i tu w tę stronę... I tu mój w lewo, na piecach. No. Myk. Ups. No i tutaj jakieś... Piecowisko małe. I już można by było zrobić nawet tutaj chyba byłoby najlepiej. Mam dwa piece. Piece. Za blisko. Jedną kratkę w lewo musisz. Czemu? Bo nie, podajnik ci nie styknie. No to... Masz podajnik. Można było zrobić to tak. Byłoby więcej miejsca. No dobra. To było tak. Ile masz tych piece? No, jeden miałem. Ale piece masz na taśmie, gdzieś tu obok były piece stałe, albo że poszły. Takie gdzieś tu obok to jest... No tu, o! A! To są. No. Piece. To teraz mi właśnie zżarłeś wszystkie czerwone, jakie miałem w zapasie. 50 piec... Jakie czerwone w zapasie? Te czerwone te pakiety. Stawiaj! Układy? Co? Stawiaj, nie gadam. Postawiłem. Dobrze. I co teraz? Myślisz, że... Nie, to chyba jest... Wystarczy tyle pieców, czy... Nie wiem, jak chyba, że chcę tutaj zaraz zrobić te i tutaj obok fabryki tych drutów. No, no tak. Bo tutaj też by to w górę se szło se. No. I co? I tu prąd. Po pierwoj. Tak. Pranie ładnie tutaj równo rozwiesimy. No. Więcej światła, bo cimna... Kurde, nie rurę, światło, o. Myk. Myk. Pyk. No. I odbiór też. Halo, odbiór? Odbiór? Kurde, nie mam tych szybkich tych... Rób pan szybkie, dobra już. Se kółka zabierz. Ciszej, dobrze. Dobrze. A teraz i automaty. Kurde, idę jądrowo odpalić, bo nie się prąd kończy. Przyzwyczaj się teraz. się będzie prąd kończyć. Także mocniej tego 44. Więcej jądrowych byś musiał mieć, albo co? Albo odpalić to na stałe, tylko mi się przegrzeje zaraz. Z tym jądrowym właśnie jest taki problemik, że to niestety, ale... I to mówisz to na taśmę od razu, tak? To mogę te taśmy na ziemię po prostu, znaczy te chować, nie chować tego, tylko taśmę posić na ziemi, nie? No tu podziemną zrobiłem. Znaczy możesz... Na ziemi to puści po prostu. Bo to i tak musi na lewy iść, znaczy na prawą stronę. To będzie szło. No ale to one ładują na ten pas, który jest dalej tak jakby, więc też... To zawinąć jakoś. Chciałbyś, czej. Chciałbyś tak sam somkę i tu kurde hopie ten i tutaj tak i tak i tutaj lampę żeby i tak.
Brzmi jak plan. I tera będzie. Będzie tera. Nie. Dwie starcze mówisz? Nie. Tego jest 30 na sztukę, nie? Dlatego tu chyba taśmociąg musiał być ekspresowy też tak swoją drogą. Może być. Z czegoś tu im jeszcze brakuje? Aha, bo odbiór nie istnieje. Nie ma odbioru jeszcze. Czekaj, pociąg. Zawał. Ekspresowe to idę odpalić ekspresówki. Spalaj! W tej mojej małej... Podziemnych kilka. Ekspresowych podziemnych? Ja chyba nie mam. Ja mam, czekaj, mam 14. Ja mam 25 mam ekspresowych, tych niebieskich, ale podziemnych nie mam żadnych. Co chcesz? Mam 16 naziemnych, to zrób tam parę podziemnych. Podziemnych, ile? Naziemnych też zresztą, nie wiem, ze 4. To ma 80 kółek na jedno, wiesz, że to idzie. Nie mam 300 kółek przy sobie, jak chcę. Dobra. Potrzeba? Potrzeba, halo moi drodzy, kurde, koniec pierwszego odcinka. 30 minut. Uwaga, kończymy, widzimy. Nara.